termin realizacji zadania przybliża się, a w przypadku Gminnego Ośrodka Kultury minął z końcem czasu gminy. Jak widzimy, problemy wynikły na budowie. Jest to wielka zmora wszystkich inwestycji w Polsce, gdzie termin realizacji zadania to są ciągłe problemy. Te strony podpisują umowy, zobowiązują się do wykonania, a jak co do czego dojdzie, w rzeczywistości jest ten termin trudno dotrzymać. W związku z tym my tego nie wykonujemy, wykonują inni, są procedury, które mobilizują, zmuszają do realizacji. Zostało do wykonania w roku pokrycie blachą, to jest specyficzna blacha, tytanowa blacha, czyli będzie dach płaski i podwójne takie zwieńczenie, podwójne zaklinowanie tej blachy. Wiem, że wykonawca miał problem z tą firmą co do wykonania i jest, firma już działa. Termin realizacji można tu się przesunąć o co najmniej 2 tygodnie. Ponieważ to nie jest blacha profilowana, czy blachowa kurka, to jest to blacha płaska, wymaga tutaj szczególnej pracy staranności. I to blacha jest no, dość ciekawa, bo ona nie odzywieje, jest gwarancja na 80 do 100 lat i jej grubość to 8 mm. Taka blacha w obrocie innym, blacha, jak kupujemy, jest około pół milimetra. Także te staramy wykonania, oczywiście to było do przewidzenia. Znaczy było szczególnie dużo robót takich dodatkowych, konstrukcyjnych, których projektant nie przewidział. I to się ewentualnie przedłuża.